NBP opublikował właśnie dane na temat tego, czego banki spodziewają się na rynku kredytów hipotecznych w najbliższym kwartale. No i niestety te informacje nie są najlepsze dla osób, które planują w najbliższym czasie kupić mieszkanie, bo banki spodziewają się dalszego zaostrzania kryteriów przyznawania kredytów, a to w praktyce oznacza, że po prostu trudniej będzie taki kredyt uzyskać albo niższa będzie kwota dostępna dla danej osoby. A to jest zła informacja, dlatego że właściwie już od wielu miesięcy ta dostępna kwota kredytu spadała. W przeszłości częściowo wynikało to z zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego, która na przykład nakazała bankom urealnienie kosztów utrzymania, które były trochę zaniżone. Banki musiały do tego się dostosować, podwyższyły te zakładane koszty życia, co spowodowało, że po prostu niższa była dostępna kwota kredytu. Teraz w ostatnich miesiącach z kolei mieliśmy sytuację taką, że banki podwyższały marże, więc rosło oprocentowanie, a im wyższe oprocentowanie, tym wyższa rata, no i to spowodowało, że spadała dostępna kwota kredytu i teraz banki też mają wprowadzać kolejne zmiany, które pomniejszą tą dostępną kwotę kredytu. Na szczęście nie było to dotychczas aż tak mocno odczuwane przez kredytobiorców, przede wszystkim dlatego, że rosły nam wynagrodzenia, więc z jednej strony spadała dostępna kwota kredytu ze względu na przykład na rosnący koszt, ale z drugiej strony no, osoby, które dostawały podwyżki, też automatycznie podwyższało ich zdolność kredytową, więc dużo tutaj będzie zależało od tego, czy ktoś w najbliższym czasie dostanie wyższe wynagrodzenie, czy na przykład zmieni pracę na lepszą, czy też nie, albo dostanie podwyżkę. No jeżeli tak, to być może nie jest to jakoś bardzo zła informacja, ale jeżeli wynagrodzenie pozostanie na dotychczasowym poziomie, no to ta dostępna kwota kredytu spadnie, więc jeżeli już teraz jest to problem, to znaczy ktoś zakłada, że chce kupić mieszkanie za jakąś konkretną kwotę i na przykład potrzebuje na nie 300 tysięcy złotych i jego zdolność kredytowa jest bardzo zbliżona do tej kwoty i nie ma już jakiegoś takiego marginesu bezpieczeństwa, no to być może warto się pośpieszyć, bo może się okazać, że po tych najbliższych zmianach no, już ta kwota nie będzie dostępna. No ale jeżeli mamy jakiś większy margines bezpieczeństwa, na przykład banki są gotowe przyznać nam 500 tysięcy, a my potrzebujemy 300 tysięcy, no to tu akurat no, nic złego nie powinno się stać. Ale jeżeli mamy niewielki margines, no to być może lepiej po prostu się pośpieszyć, bo banki pewnie obawiają się nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, no i trochę wolą się zabezpieczyć, zaostrzając kryteria po to, żeby wybrać tylko tych klientów, którzy poradzą sobie ze spłatą, nawet gdyby sytuacja na rynku się pogorszyła.